Cześć, witam was na kanale Gra na kompa, ja jestem Pabelus, a to jest TransOcean The Shipping Company. Moi drodzy, po pierwszym odcinku yy, muszę przyznać, że jestem zaskoczony waszą reakcją. Nie przypuszczałem, że gra yy, wam się spodoba, no a jednak yy, łapki w górę poszły, no łapki w dół też. I, i, yy, I pozdrawiam tych użytkowników, którym się ta gra nie spodoba, bądź ja, bo, bo może ja się nie spodobałem. W każdym razie... No dobrze, nie myślałem, że będzie z tego seria. Zróbmy jakąś taką serię, zobaczymy dokąd pociągniemy. Natomiast gdzie my się dzisiaj znajdujemy? Znajdujemy się w Goya Tauro, czyli tam gdzie, gdzie ostatnio skończyliśmy i będziemy w tym momencie kontynuować, kontynuować nasze przygody. Mamy tutaj 10 kontraktów z wyznaczonym terminem zrealizować w zadanym czasie. To jest jedno z zadań. No, mamy też uzyskać dobrą reputację, ale to jedno z drugim się łączy, bo jeżeli my w terminie dostarczymy towary, no to reputacja nam będzie rosła. Postarajmy się nie zbankrutować. I tutaj Paweł napisał, że możemy brać ładunki nie tylko do bezpośredniego po yy, połączenia, tak? czyli, czyli możemy, jakby. Popłynąć powiedzmy do Sztokholmu, ale po drodze jeszcze jakieś tam ładunki brać. Tak, to prawda, można. I dzisiaj spróbujmy sobie, moi drodzy, odblokować trochę portów, bo te białe porty, dla przykładu, tu Algier jest, jest jednym z takich portów nieodblokowanych. To nie możemy tam popłynąć bez ładunku. Czyli port jest zablokowany, nie, nie jest dla nas dostępny i musimy go dopiero. Odblokować płynąc do niego z ładunkiem. Więc zobaczmy listę kontraktów, zobaczmy co mamy. O, właśnie, mamy nawet do Algieru, proszę bardzo, ale się, ale się złożyło. Więc fajnie, to jest nawet całkiem niezły kontrakt. Tutaj dwa dni, o to, o to się martwię. My tutaj za mocno ciśniemy. A jakby to, jakby tak. Dobra, zaakceptujemy te kontrakty. Dwa kontrakty mamy, słuchajcie, do Algieru. Więc fajnie. On się ładuje pięknie. Na razie mamy cały czas tylko jeden stateczek. Zbieramy na, na drugi. I w trzy dni mamy dopłynąć, tak? No weźmy na wszelki wypadek w ten sposób, bo. Na wszelki wypadek. <grych> Wypływamy i nasz stateczek już tutaj jest. Pamiętajmy o tym: ja nie będę ręcznie dokował, bo to nie ma najmniejszego sensu, a wręcz przeciwnie, ten odcinek cały. Skupiałoby się jedynie na dokowaniu, a chyba tego raczej nie chcemy oglądać. Przyspieszmy sobie czas. No i całkiem, całkiem nieźle. Litka się cieszy. Ta wyprawa była naprawdę tego warta. Więc, okej, okay, no fajnie. Dotankujmy sobie i teraz zobaczmy, co mamy co mamy dalej. Tu się nam zajczyło? Tak, zajczyło się. Spróbujmy zrealizować cał, cał, cały ten cel. Pochodzące z niepełnych źródeł? Nie, nie, nie. Już nie daje się nabrać. Tutaj mamy Port Said, eee, mamy też dwa ładunki i to całkiem fajnie może, może wyjść finansowo. Tu na mapie, no, no nie mogę z tego zjechać, bo inaczej nie będziecie widzieli, ale spójrzcie sobie tutaj na lewą stronę, jak najadę na jakiś ładunek to, to pokazuje jak, jak daleko to jest, mniej więcej żeby zorientować się w lokalizacji portu docelowego. I to jest, i to jest spoko, bo przecież nie każdy musi być omnimusem, tutaj był fajny kurs do SAPC z e No nic, ale odblokowujemy porty, pamiętajmy, więc skoro tutaj jesteśmy, myślę, że można zjechać w ten sposób, a, a tak, a tak to już będzie, y to już będzie za późno. 10 dni, ok przyspieszmy sobie. O! I mamy pierwszy, jakby tutaj pierwszą sytuację. Sztorm na horyzoncie. Na horyzoncie przed statkiem pcipcioszek widać nadciągający sztorm. Czy mamy zaryzykować i spróbować przez niego przepłynąć, czy lepiej dla pewności go ominąć? Jednakże to zajmie nieco więcej czasu. Jaki rozkaz? Mm, no właśnie, na dwoje babka wróżyła. Jeżeli przepłyniemy przez ten sztorm, przez te burzę, narażamy siebie, narażamy statek. I, i to, co najważniejsze, Narażamy ładunek. Jeżeli przepłyniemy dookoła, to nie wiadomo, ile to będzie trwało, ale dobra, spróbujmy. Tak, dla bezpieczeństwa. No, jakoś, jakoś poszło. Statek w kominą kominął burzę. Dzisiaj mija ostateczny termin kontraktu. Dobra, szybciej. No chodź tutaj. Zobaczmy. Ach, jednak nie zdążyliśmy. Kary umowne poszły. No niedobrze. No to, to, to mi się nie podoba, niestety. Ale i tak wyszliśmy na swoje dzięki temu, że to nie był jedyny ładunek na, na pokładzie. Dotankujmy. Trzeba ten statek będzie później jeszcze bardziej naprawić. Aha, stan statków wpływa również na naszą reputację, którą tutaj widać taki taki paseczek jest. On się powinien, on się powinien później zapełniać na, na zielono. No i, i dobra. Teraz tak, co, co byśmy tutaj mieli? Mamy Dublin. I to jest całkiem. Aha, niepełne źródła. To, to może nie, ale Hamburg. Hmm. Podróbki do Reykjaviku. To jest ta sama sytuacja co z towarami yy, pochodzącymi z niepewny, niepewnych źródeł. Ale my potrzebujemy pieniędzy, więc słuchajcie, może jednak. Znowu Topski napisze, że jesteśmy przemytnikami. Tak, jesteśmy. No i co? <laughs> Dobra, spróbujmy, słuchajcie, ryzyk fizyk, kto nie ryzykuje, ten nie, nie, nie pije szampana, czy nie je, czy... Nie, kto nie pracuje, ten nie je. Ale kto nie ryzykuje, ten pewnie nie pije szampana. Żeby to się nie skończyło tylko na piciu szamponu, bo może być różnie. Przyspieszmy czas, zobaczmy, czy nas policaje zatrzymają, czy też nie. Ach, kurde, no co do diabła? To... Nie, to na nagraniach chyba tylko mam takiego pecha. <laughs> Zatrzymaliśmy Twój statek PciPciOSzek z Dublin w celu przeprowadzenia rewizji. Odkryliśmy 67 tył przemycanych towarów na pokładzie i skonfikowaliśmy. Aha, czyli nic nie zarobimy. No kurde felek, no. Rewizja celna zakończona. No dobra, możemy wpłynąć do portu? Czy możemy wpłynąć do portu? Dobrze. Aj, niedobrze, niedobrze. To, to, to jest takie słuchajcie. Mm, za duże ryzyko. Ale co byśmy mogli tutaj zrobić? Możemy dobrać sobie powiedzmy, do Felix i docelowo do Sankt Petersburga. To już tak zgodnie z tym, co Paweł napisał, że możemy brać łączone y, ładunki, więc weźmy sobie. I teraz i teraz y, spróbujmy tutaj odkuć się najpierw do Felix. Sprawdźmy to. A to nie był zbyt dobry ładunek, słuchajcie, na, na stracie yy, dostarczyliśmy go w terminie nie ma problemu, ale na stracie, więc to, to nie był dobry ładunek. To też trzeba zwracać uwagę, trzeba mniej więcej kalkulować, czy, czy to nam się będzie opłacało. Yy, dobra, co mamy dalej? Dalej nie mamy nic ciekawego, ale Dublin. No nie, nie będę ryzykował, bo to jest jednak w drugą, w drugą stronę, a nawet łączony ładunek, no, 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 no nie jest zbyt intratny, więc wypójmy dalej do St Petersburga, zobaczmy, czy tam nam jakoś uda się zarobić. Mm, możemy nawet w ten sposób, dobra. Przyspieszmy czas, słuchajcie. No, o, pieniądze spadają, pieniądze spadają. Yy, to, to nie jest dobra, to nie jest dobra wiadomość dla nas. Ale tu udało się jakieś tam grosze zarobić, że tak powiem, mimo że to euro. Zobaczmy tutaj. Felix Tow. Mamy dwa ładunki. W porządku. A może coś ciekawszego? Do Go Goyatauro. Metal. No, możemy zaryzykować. Zobaczmy tylko. No dobrze, zaakceptujmy. Damy, damy radę. Powinniśmy dać radę dopłynąć. Myślę, że, że to będzie dobry ładunek. 21 dni w 16. No, jeżeli nas sztorm nie złapie, ani żadne inne dziwne rzeczy, powinniśmy móc zarobić. I teraz co? I teraz się przekonamy. No i mniej więcej, słuchajcie, tak ta rozgrywka się odbywa. No, 806, no to już nie w dmuchał, słuchajcie, to już nie w dmuchał. To już, już całkiem, całkiem przyz, przyzwoicie. Tak mniej więcej na tym ta gra polega i tak w kółko panie pierdółko yy, tutaj pływamy sobie i tak dalej. Później jak będzie więcej statków, no to już będzie troszeczkę ciekawiej, bo trzeba będzie zarządzać większą ilością yy, tych towarów, okrętów, destynacji i tak dalej. Wiecie co, czekajcie, bo tutaj mamy niby metal do... O, to jest, no powiem tak. To może być całkiem, całkiem niezły kurs i taki też będzie, myślę. Tym bardziej, że towar jest legalny do Dublina. Bardzo, bardzo mi się to już zaczyna podobać. Cała ta sytuacja. 15 dni, w 9 byśmy dopłynęli. Spoko. Yy, nie warto z tego, co zauważyłem, brać, słuchajcie, czasowo na styk. No, pięknie. Zobaczcie, zobaczcie. Ponad 1 300 euro. To już, to już mi się podoba. Mówiłem, że to będzie dobre. Okej, okay. popatrzmy. To samo z Walencją. Zobaczcie też. Dwa towary, legalne towary do Walencji. Więc na spokojnie możemy sobie to wybrać. I teraz wypływamy i sprawdźmy. Tutaj fajne jest w tej grze to, że mm, są czasami właśnie takie eventy, takie nie, niespodziewajki, że a to nas służby celne zatrzymają, a to nas y, gdzieś y, jakaś burza dopadnie. To y, jakby zatrzymuje statek. Ale to nie jest wszystko, słuchajcie. Później będzie tego, y, tego więcej. Tutaj y, Sławek zaczął się martwić, że kolejna gra do, do zakupu, bo Sławek kupuje wszystko to, w co, w co ja gram. Właściwie, może nie wszystko, ale. No ale kilka pozycji kupił. No i że kolejna gra do zakupu. Wstrzymaj się Sławku, wstrzymaj się na razie, pooglądaj, zobaczymy czy ci się to spodoba. Walencja. No, też ponad milion, słuchajcie. Bardzo, bardzo dobrze. My sobie tutaj zatankujemy. Weźmy sobie jakiś, jakiś ładunek. Weźmy sobie jakiś ładunek do Lizbony, to może niekoniecznie. To, to, mimo, że blisko, to i tak nie czuję, żeby mi się to opłacało, ale tutaj jest całkiem niezłe połączenie, albo, o chwileczkę, momencik, tutaj jest lepsze, Sztokholm, zobaczcie, dwie bańki, mm, no, dobra. I my sobie nim wypłyniemy my sobie nim, może nie tak bardzo, o, w ten sposób nie będziemy zużywać yy, paliwa i chodźmy, wejdźmy sobie do portu w Walencji i zobaczmy, mniej więcej, oho, dobra. Ile kosztują statki, chciałem powiedzieć. No to już widzę. <laughs> no to już widzę. Mm, tutaj te, te Panamaxy, one, one, będą o wiele fajniejsze. Tylko musimy, no, inną rangę zdobyć, tak? Wyższą rangę. No i teraz i teraz pracujemy nad tym. A co my musimy jeszcze zrobić? Kontrakty firmowe. A to znaczy, że my mamy Jeden kontrakt firmowy zrealizować, tylko powiem tak, nie wiem, czy jednym statkiem by się to opłacało. Chociaż nie, zaraz, moment, nie, 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 to, to, to nie tak działa. To my mamy te kontrakty chyba realizować, a może i firmowe? No zobaczymy. W każdym razie jeszcze dwa ładunki i będziemy mieli cel zaliczony, więc przyspieszmy sobie, płyniemy. Ten statek co prawda nie jest wyładowany, ale już więcej nie mogliśmy wziąć. I ciekawe, ile zarobimy. Prawie dwie bańki. No to jest, to jest naprawdę całkiem, całkiem. To był całkiem, całkiem opłacalny kurs. Proszę bardzo, wszystkie te kontrakty powinny dostarczyć ci trochę gotówki. Pomnóż swoje zarobki korzystając z drugiej jednostki. W tej chwili w stoczniach są tylko fidery, jednak i tak są dużo lepsze od tych, które używasz w tej chwili. Hmm jest taki zły. Dzięki twojej reputacji i wielu nienagannie zrealizowanych kontraktach bank oferuje ci twój pierwszy długoterminowy kredyt. Teraz możesz rozważyć sfinansowanie swojego drugiego statku lub zdecydować się na zakup od ręki. Pamiętaj jednak, żeby nie pogrążyć się ratami. No właśnie, to jest to jest to. Jeśli chcesz, mogę wyjaśnić Ci podstawy zaciągania pożyczek. Nie, już, już, ja już się przekonałem, na jakiej zasadzie to, to działa i może w, niekoniecznie w ten sposób byśmy działali, tylko postaramy się uzbierać. Co my tutaj mamy? Mamy ładunki takie, no, nie, niezbyt fajne, więc myślę, że moglibyśmy wybrać do Lizbony oraz do Algieru i sobie popłynąć najpierw do Lizbony. Tak jest. A z tym uzbieraniem pieniędzy będzie to o wiele, wiele lepsze rozwiązanie, bo zaciąganie kredytów i nie daj Boże, jakby coś miało nie wypalić, no to nie, nie fajnie. Tutaj zresztą, ze holmu do, do Lizbony całkiem fajnie się nawet, nawet ułożyło. Nie za dużo, ale też nie za mało. Nie byliśmy na stracie. Musimy cały czas monitorować stan statku, niech on nie spadnie poniżej 60%, no bo to wtedy niezbyt dobrze o nas świadczy. Tutaj widzę, że do, do Algieru nie ma nic, więc możemy sobie bezpośrednio do Algieru popłynąć. Popłyń, panie, popłyń. I zaraz zobaczymy, jak tam dalej będzie sytuacja wyglądała. No tutaj też całkiem, całkiem nieźle. Dotankujmy oczywiście. Ja wiem, że ja nie muszę na takich małych, na takich krótkich kursach dotankowywać statku, ale robię to z przyzwyczajenia i warto sobie to przyzwyczajenie wyrobić, bo później można zapomnieć. No, nie ma nic, słuchajcie, nie ma tutaj nic, co by mogło nas zainteresować, ale możemy zrobić inaczej. Możemy przyspieszyć czas i są nowe kontrakty. I teraz zobaczmy, czy coś, czy coś będzie lepszego. Podróbki. O, tutaj do Sankt Petersburga, proszę bardzo, metal. Więc weźmy sobie ten metal, zaakceptujmy, i wypływamy. Wypływamy i zaraz popatrzymy na jedną rzecz. Co my tutaj mamy? Powiem swoją flotę fiderów do dwóch statków. No patrzyliśmy na te statki, ale niestety no 12800. No, prawie byłoby na stać, ale też nie warto. Yy, zostawiać tutaj balansu kąta stanu kąta na styk, tak? że jak już będziemy mieli powiedzmy ze 13 milionów to żeby od razu kupować jakiś statek bo, bo to się później może zemścić więc dozbierajmy sobie tak mniej więcej do, do 14-15 milionów i, i wówczas myślę że że będzie można że będzie można coś kupić litka Twoja firma transportowa utrzymuje się na rynku od 6 miesięcy. Jestem pod wrażeniem. Teraz, zgodnie z umową, możesz liczyć na mój wkład co kwartał w wysokości 1 717 337 euro. Znaczy, na twój wkład, znaczy, ty nam zapłacisz, czy my Tobie, bo, bo, bo to tak. No właśnie, to ona nam zabierze. Hmm. Wygląda to tak: statki w Twojej flocie są warte 3 379 200 euro, a zgromadzony kapitał wynosi 8 69 713 euro. Daje nam to w sumie 11 448 913 euro, przy czym mój udział wynosi 15%. Aha. Czyli od wartości statków plus kapitału, który tutaj mamy zgromadzonego, my jej płacimy mm, jakieś dywidendy, powiedzmy, czy, czy no, no coś takiego, no udział. Nie szkodzi, że... Aha, nie szkodzi, że dałem ci cały kapitał na rozruch. Powinienem domagać się więcej. Dobra, transik, nie denerwuj ty ludzi, co? Oprócz tego wartość twojej floty i kapitału proporcjonalnie na początku każdego kwartału od dzisiaj. Dobrze, no dobrze. O Hirak się burzy, te wypłaty dla inwestora nas zrujnują. Wiem, że to trochę za wcześnie, żeby o tym dyskutować, ale powinniśmy go spłacić. Te, też tak myślę. Zajmie nam to kilka lat, zanim staniemy, yy, sta, zanim staniemy się wystarczająco silni, by to zrobić. Jednak na pewno będzie warto. Zgodnie z umową inwestora, możemy spłacić w momencie osiągnięcia rangi potentata finansowego. Aha. Trochę nam się do tego momentu zejdzie, ale w końcu firma będzie w 100% nasza, yy, znaczy Twoja. W porządku. Ok, dobra. Yy, już, już nam menda zabrała. Mamy zostać potentatem finansowym. Yy, potentatem finansowym, to jest jakaś ranga, tak? No tutaj mamy na razie nadawcę. A w tej chwili jesteśmy wyłącznym właścicielem statku. No to nie dobrze. Gdzie jest ten nasz statek? Tutaj jest nasz statek, więc płyniemy dalej, słuchajcie, płyniemy do San Petersburga. Proszę bardzo. Całkiem, całkiem nieźle, całkiem nieźle tutaj zarobiliśmy. Zatankujmy sobie i zobaczmy co my tutaj możemy jeszcze ciekawego zyskać. No przez to, że Litka nam zabrała, czy zabrał ee, kasę, no to niestety, ale st straciliśmy trochę i trzeba się odkuć. <laughs> Ale to jest tak, słuchajcie, jak w życiu. Ktoś wam pomaga, ktoś inwestuje pieniądze, staje się automatycznie waszym wspólnikiem. No i domaga się swojej działki, żeby, żeby kawałek tego tortu zjeść. Myślę, że dwa te ładunki do Lizbony sobie weźmiemy. Oba są legalne, więc na spokojnie możemy. I. A już chciałem czas przyspieszać. I wypływamy, słuchajcie, i wypływamy, i zobaczmy. Myślę, że w niedługim czasie powinniśmy Mieć możliwość zakupu drugiego Feedera Bardzo ładnie, nie jest tak źle Słuchajcie, Litka zabrała nam pieniądze ale... ale my się szybciutko Postaramy odkuć Tutaj do Hamburga mamy dwa ładuneczki I myślę, że te dwa ładuneczki można Na spokojnie sobie Przytulić Wypłyniemy Dostarczmy je. Przy okazji, port odblokowujemy, zobaczcie. Przy okazji, port w Hamburgu odblokowujemy, bardzo, bardzo dobrze. Yy, no i fajnie, i fajnie, słuchajcie. I tym sposobem myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Pamiętajcie o łapkach w górę. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.